Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiadał rzeszom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: wy dajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze 12 koszów ułomków, które im zostały. Ten, który tchnieniem ust swoich stworzył cały wszechświat, który jednym słowem swoim powołał wszystko do istnienia, teraz pochyla się nad naszą nędzą i troszczy się o każdą naszą najmniejszą i prozaiczną potrzebą. Taki jest Bóg. Karmi i poi, przyodziewa i prowadzi swój lud. Jest troskliwym Ojcem dla każdego z nas. Dziś w Ewangelii słyszymy relacje o cudzie rozmnożenia chleba. Lecz tak naprawdę nie chodzi tu o chleb, ale o zgłodniałe ludzkie serca, które ciągną do Jezusa. Dlatego, że nigdzie indziej nie mogą zostać zaspokojone. To wydarzenie jest zapowiedzią innego cudu, o wiele wspanialszego, który dokonuje się na naszych oczach, cudu Eucharystii. Uświadamiamy sobie, że są w naszym życiu takie potrzeby, których nie nasycimy chlebem ani niczym innym. Pragnienie, które może zaspokoić jedynie Bóg. W Eucharystii Bóg staje się pokarmem, aby nasycić właśnie to duchowe pragnienie, aby w nas uczynić sobie mieszkanie. Pokarm ten prawdziwie zaspokaja głód duszy, jest lekarstwem na nasze zranienia i choroby. Eucharystia uświęca nas, sprawia, że Jego boska krew płynie w naszych żyłach. To prawdziwy cud, większy jeszcze od rozmnożenia chleba dla 5000 rzeszy ludzi. Cud podwójnego przeistoczenia. Najpierw chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, a powtóre przeistoczenia nas w mistyczne ciało Chrystusa. Dziękujmy dziś za ten wielki dar Eucharystii, jaki zostawił nam Chrystus, za dar tak bliskiej komunii Boga z ludźmi.